Marnujemy tysiące ton żywności. Eksperci biją na alarm. Kupujemy za dużo, a potem jedzenie ląduje w śmieciach. Rozwiązaniem są społeczne lodówki. Taką dzisiaj uruchomiono w nowym punkcie w brzegu. Izabela Zapisek. To pani Ewa z lodówki społecznej korzysta od prawie trzech lat. Dochody ma niskie, dlatego liczy na pomoc ludzi, dobrej woli. Na święta, czy coś, zawsze jest lodówka pełna. Zawsze. Chleb, tam do chleba coś, cukier, takie suche produkty. Ja jestem bardzo zadowolona. Właśnie z myślą o osobach potrzebujących, uruchomiono dzisiaj w Nowym Punkcie przy ulicy Trzech Kotwic lodówkę społeczną. Przeniesiono ją z ulicy partyzantów. To druga taka lodówka w brzegu. Pierwsza powstała 4 lata temu. Taka lodówka zapewnia anonimowość, a poprzez fakt, że pracuje 24 godziny na dobę, ułatwia też przekazywanie tej, tej żywności. Należy pamiętać, że do lodówki można wkładać tylko świeżą żywność w opakowaniu i najlepiej opisaną to znaczy jej nazwą wraz z datą przygotowania. Najlepiej jest jak ona jest, ta żywność opakowana w szczelnych pojemnikach, tak żeby yy, jej wartość nie traciła swojej kaloryczności. W Opolu na ten moment funkcjonują dwie takie lodówki, jedna na ulicy Sienkiewicza, a druga na osiedlu armii krajowej przy ulicy Hubala, Izabela Zapisek, kurier opolski.